To miasto podobne do innych, zwyczajne ulice i place. Lecz zło tak zaczęło tam boleć, że ludzie żyć chcieli inaczej. I wtedy odkryli w swych sercach, że jest tam nadzieja i miłość. I wtedy wyrosły im skrzydła, bo tyle wiary w nich było. Porozmawiamy o życiu, umiejętnościach cieszenia się różnymi rzeczami i wysłuchamy oczywiście kolejnych piosenek. Jest z nami Maria Maron. Witamy cię serdecznie. Witam również. Znane jest powiedzenie, że optymiści widzą szklankę do połowy pełną, w przeciwieństwie do pesymistów. Zacznijmy może od tej szklanki. Jaka jest ta twoja? Moja zawsze jest do połowy pełna. Bez względu na okoliczności, zawsze widzę, że tam coś jest. I to mnie cieszy. I widzisz, że jest dobrze. I widzę, że jest dobrze, mhm. A będzie jeszcze lepiej. Kochasz życie, a ono kocha ciebie. I kochasz je tak mocno, że spieszyłaś się z przyjściem na ten świat. Tak, urodziłam się w karetce pogotowia i do dzisiaj wspominając ten moment, śmieję się z tego, że 9 miesięcy w zamknięciu to dla mnie było zbyt długo, więc jak tylko się nadarzyła okazja, powiedziałam już teraz i wyszło na pięknej łące przy drodze. Myślą, która tobie często towarzyszy, jest właśnie to, aby żyć i pozwolić żyć innym. Niewątpliwie muzyka jest życiem, energią i również myślę, że twoją pasją. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie życie jest moją pasją. Uwielbiam ludzi, uwielbiam zwierzęta i tak naprawdę wszystko, co świat oferuje, oczywiście w tych piękniejszych barwach, aczkolwiek u mnie też czasem pada deszcz. I lubisz śpiewać. Oczywiście. Podobno zanim zaczęłaś mówić, już śpiewałaś. Tak, z relacji rodziców i z tego, co pamiętam, wiem, że wszystko, co wokół mnie się znajdowało, nadawało się na mikrofon. I tak też wykorzystywałam to i myślę, że przez to trochę terroryzowałam środowisko. A po jaką muzykę sięgasz, kiedy masz ochotę czegoś posłuchać? Jest to bardzo zróżnicowane ze względu na nastrój, ale z reguły szukam w muzyce jakichś emocji, jakichś opowieści, czegoś, co mogłabym posłuchać, co mogłabym przemyśleć, co mogłabym może utożsamić też ze swoimi odczuciami. Wracając jeszcze do życia, mówią, że każdy z nas wnosi w sobie materiał na jakąś książkę, przynajmniej jedną. O czym byłaby twoja? Myślę, że moja książka byłaby o pasji życia, a tak naprawdę też o tym, że żeby to życie tak naprawdę pokochać, to jest jednak ciężka praca, bo to nie jest tak, że my to mamy od początku i wszystkie sprawy w życiu nam układają się pomyślnie. Nieraz musimy przejść przez wiele ciężkich sytuacji, wiele ciężkich historii i myślę, że to też nas hartuje, ale to też później wzmaga jakby tą radość i tą chęć życia. Lubisz przyglądać się ludziom? Bardzo lubię przyglądać się ludziom. Na co zwracasz wtedy uwagę? Generalnie uważam, że ludzie to są takie otwarte książki, z których można wiele wyczytać, a ponadto wydaje mi się, że każdy człowiek to jest taka zbieranina historii, doświadczeń i to jest bardzo fascynujące dla mnie. I może jeszcze powiedz, czy uważasz, że dzisiejszy świat jest lepszy, gorszy od tego sprzed powiedzmy 50 lat? Wydaje mi się, że pewnie nie jest ani lepszy, ani gorszy, dlatego że ludzie po prostu popełniają ciągle te same błędy i tak naprawdę to koło cały czas się toczy. Popełniamy błędy, uczymy się czegoś, znowu je popełniamy, znowu się czegoś uczymy, albo też się nie uczymy. Więc wydaje mi się, że trudno powiedzieć, określić to w kategorii takiej, czy poszliśmy do przodu, czy nie. Chciałabym, żebyśmy szli do przodu, ale oczywiście moje chcenie niekoniecznie jakby ma siłę przebicia. Ja myślę, że pomimo upływu czasu ludzie podobnie jak kiedyś tak samo kochają, tęsknią i mają podobne przemyślenia i o tym będą piosenki, które zaśpiewasz, będą refleksyjne, ale ta refleksyjność jest nam też dzisiaj potrzebna. I może właśnie twoja refleksja, twoje przemyślenia odnośnie
epidemii, pandemii, tego, co się dzieje dzisiaj? Ja myślę, że w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, świat ewidentnie zwolnił. I w przenośni, i dosłownie. I myślę, że powinniśmy skorzystać z tego i też się gdzieś zatrzymać i spróbować poszukać tego, co może zgubiliśmy, a może po prostu spróbować poszukać samego siebie. To zatrzymajmy się i posłuchajmy, jak śpiewa Marysia. Tobie dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Maria Maron była naszym dzisiejszym gościem. I co robisz? To im wystarczy, że imię jakieś masz. No próbuj opowiadać i mówić im o sobie, bo zamiast ciebie oni widzą twarz. Myślałam wtedy, że nie ma na co czekać. Czas szybko mija, a życie jedno jest. To nie był łatwy gest, mówili, że uciekam. Z biletem w dłoni, w jedną stronę. Zabawa się zaczyna i przypomina dziecinne twoje sny. Chcesz rozbić tafle szkła, a ona się ugina. I tam są wszyscy, a naprzeciw ty. Dziecinne twoje sny. Chcesz go.
Raz na rok daj mi utonąć, bym poczuła tę świata skończoność. Skrzydła dobrze by mieć, ale chyba mi brak takiej wiary, by gdzieś móc odlecieć jak ptak, więc raz na rok proszę daj mi utonąć. Choćby świat miał zmieszać mnie z błotem, zaczekanie na cud, na zbyt spokojny sen, za ten niewielki trud oddychania co dzień, pozwól życie zostawić na potem. Pozwól mi utonąć, pozwól mi żałować, póki jestem sobą, niech mnie weźmie wody. Że noc to czekanie na dzień, a kolorów choć sto, wszystkie czarne jak czerń. Może wtedy choć trochę zrozumiem. Raz na noc daj utonąć mi, proszę sprzedać serce na rynku za grosze, bym poczuła ten grzech jak przeszywa na wskroś Boga płacz, ludzi śmiech i bezradność twych rąk. Tonąć mi, proszę. Życia się nauczyć.